dziwne uczucie opuszczać dom, ale już wyszedłem. Zapomniałem jeszcze wziąć ze sobą jednej pary skarpetek jako osłonę, bo wiatroodpornym na kamerę. No ale nic, kupię sobie nowe za 2 złote. Bo już nie mam czasu wracać, bo dom zamknięty. Matka pojechała, a ja się spieszę na busa. No, no i teraz cel Poznań. Cisnę sobie na wylotówę do Poznania i przy okazji zaszedłem do szkoły, żeby sprawdzić swoje wyniki z matury. Tak, wyniki w listopadzie. I kurwa, 0% z rozszerzonego polskiego, no nie. Tragedia. Pocisnąłem po bandzie w tym rozszerzonym Polski, naprawdę popłynąłem tak na maksa popłynąłem. Pewnie nie uznali, że nie na temat. Zawiodłem się trochę, bo wyliczyłem, że może jednak podchwycą temat egzaminatorzy, a nie podchwycili. Jedno mnie martwi, bolą mnie trochę plecy. Plecy mnie bolą dlatego, że siedziałem przed komputerem jakiejś takiej, wiecie, po wykręconej pozycji, w ogóle nienaturalnie, takie jak nie powinno się siedzieć i siedziałem tak parę godzin, już od tygodnia mnie po prostu plecy łupią. No, jestem teraz na przeciwbólowych, mam nadzieję, że po prostu przestanie mi boleć. Jechałem w końcu do Poznania i czekam na mojego coach surfera, z którym się tutaj umówiłem na 17, a jest już 16.40, więc jeszcze troszeczkę muszę zmarznąć. No, jak widzieliście przedtem na nagraniu, skończyło się na piciu wódki z couchsurferem, a teraz jadę na lotnisko. Jest godzina 16, więc będę musiał tam, kurde, aż do jutra, do 9 rano chyba. Chyba o tej mam odlot, jeszcze zobaczę. Tam koczować, ale nic, podłączę się do netta i najwyżej posiedzę. Teraz właśnie, teraz idę już na lotnisko. Tutaj jest jakiś, ta pani mi powiedziała, że mam tutaj iść skręcić w prawo i tam 59 chyba, coś takiego. Ogólnie o Poznaniu mogę powiedzieć, że jakoś specjalnie nie podoba mi się to miasto. W ogóle nie lubię dużych miast, a Poznań taki się wydawał nijaki. Tyle mogę powiedzieć, że chyba drugi raz turystycznie bym nie chciał odwiedzać go. Ani żyć tutaj, gdzieś chyba też bym tutaj nie chciał. Nie jest fajnie. Znalazłem sobie miejscówkę, w której mogę posiedzieć. Oczywiście jest kontakt, telefon się ładuje, więc wszystko zajebiście. A teraz piszę swój pierwszy wpis do dziennika. Taki postanowiłem dziennik założyć. Dzisiaj będzie pierwszy wpis. No i co? No i będę siedział do jutra, do 6. Zaraz pójdę jeszcze zapytać, czy mogę konserwy przewozić, bo jak nie, to będzie trzeba je zjeść. Kręci się. Zjadłbym coś, ale w tym Madrycie na lotnisku nie ma nigdzie chleba. Ceny są za drogie dla mnie. Więc trzeba coś przycebulić, chyba będę musiał jechać do Madrytu, ale no, szczerze powiedziawszy, to nie chce mi się jechać do Madrytu. Szukam już wyjścia, chyba 15 minut, nie wiem jak wyjść z lotniska. Będę musiał chyba jechać kupić ten chleb, bo głodny jestem. Jadłem ostatnio wczoraj o 15:00 i od tamtej pory zjadłem, miałem tiktaki, to zjadłem paczkę tiktaków i tyle. Także trzeba się udać kupić coś tanio i dużo, bo tutaj jest mało i drogo. No, postanowiłem sobie, że jednak nie idę na Madryt, bo mi się nie chce. No i mam mało czasu, to jest 10 godzin. A weź tu teraz dojedź do tego Madrytu z lotniska i przyjedź z powrotem na czas. No, ja nie wątpię, że Madryt jest całkiem imponujący. Że jest ładny, że są na pewno w nim fajne miejsca, ale... ale po prostu chyba to nie jest na moją kieszeń teraz. A zresztą nigdy nie interesowały mnie duże miasta, tylko bardziej... Nie to co wieś, tyle co jakieś naturalne miejscówki, czyli tam jeziora, góry, coś takiego. A miasto to miasto, no wszędzie jest takie same, zwłaszcza, że to europejska stolica, no to wiecie. Po prostu, no nie chce mi się. Posiedzę teraz na tej ławce, jest chyba 15:00. Pójdę na lotnisko, posiedzę na telefonie, doładuję i... W ogóle tutaj na tym lotnisku jest taki młyn i nie wiadomo gdzie idzie, nie wiem jak ja dotrę.
na miejsce tam, gdzie będzie odprawa do mojego samolotu. Po prostu to jest, no nie wiem, ze 30 terminali i tam pełno ludzi, każdy gdzieś krąży. Nie wiem, o co chodzi, zupełnie inaczej niż na Poznaniu. Dobra, spałem tam na górze. Zaraz wam pokażę tą miejscówę. Tam jest takie odosobnione miejsce i tam sobie po prostu spałem, a teraz idę się ogarnąć do kibla, bo za godzinę mam odlot. Sporo ludzi tam się po prostu rozłożyło i sobie spało. Kurde, to był chyba pierwszy sen od 20 godzin, bo w Poznaniu w ogóle nie mogłem się przespać ani chwili. Idę umyć zęby i wykurwiam z Madrytu. Dojechaliśmy w końcu, więc czas się teraz przebrać w kiblu, napić się i cisnąć do Decathlonu, który jest niedaleko lotniska, potem kupić trochę stafu i wziąć prysznic gdzieś na plaży, bo dwa dni nie brałem prysznica, nie było po prostu gdzie, tak się ogarnąłem tylko w kiblu. No i zaraz zobaczycie, jak jest na zewnątrz. Chyba jest ciepło. Jak się teraz zajebiście cieszę, zobaczcie. Las Palmas, Gran Canaria. No i ciśniemy do Las Palmas, nareszcie. Elegancko. Bez namiotu. Nie ma tripa. Więc ciśniemy sobie po prostu po namiocik. I jeszcze przy okazji zamierzam kupić pokrowiec na plecak. Powiem tak, jestem w Las Palmas. Zobaczcie tutaj. A tam jest marina, do której właśnie się udaje, a nuż złapę pierwszego dnia i nie będę musiał tutaj koczować. Chociaż liczyłem po prostu na jakąś integrację, bo tu z jachtosobniczami. Ciekawy jestem w ogóle, gdzie oni tutaj w ogóle koczują, gdzie oni się tutaj zatrzymują. Słyszałem coś o jakiejś plaży, no bo oczywiście na hotel za bardzo mnie nie stać, na hostel znaczy. Dlatego będę planował się po prostu dostać na plażę i tam złożyć namiot. Podjąłem jedną decyzję. Najpierw prysznic, zjedzenie czegoś, bo nie jadłem sporo czasu. Kolę tylko wypiłem. Umycie zębów, muszę pastę kupić, bo mi ochrona na lotnisku mi zagradła i dwa dni nie umyłem zębów. No. Pewnie śmierdzi mi z ryja. I co jeszcze? Piwska się muszę koniecznie napić. Uczcić to, że dotarłem w końcu. No i tyle, i lecimy potem łapać stopa, jachta, no w sumie stopa, jachta na stopa. Chodzę sobie na razie bez celu. I ogólnie taki generalny protip dla ludzi podróżujących, czy to na Kanariach, to stopować, czy do Hiszpanii, to mieć WhatsAppa. Każdy tutaj używa WhatsAppa, jak mówię o mojej Facebooku, bo właśnie przed chwilą gadałem z taką jedną, taką babeczką, co siedziała obok mnie w samolocie. Chciała mojego WhatsAppa. A ja mówię, że nie mam WhatsAppa, w Polsce nie używamy WhatsAppa. Ona zdziwiona, skonsternowana, taka co, jak to nie używają WhatsAppa? Mówię, Facebook Messenger, ona nie ma Facebooka. Więc trzeba mieć WhatsAppa po prostu. Chodzę sobie bez tego, zobaczę co tutaj jest. Idę na razie tam po prostu się przejść, zobaczymy, jest McDonald's, może podładuję sobie trochę telefon w Macu. Potem się zobaczy, co będzie. Jeszcze zobaczę mapę hosteli. I może jakąś robotę złapę, coś takiego, nie wiem. Fajnie by było roboty złapać. A sezon jak to stopowania już ruszył pełną parą, więc nie powinno być jakoś wielkiego problemu z jak to stopowaniem. Aha, gdy się doładuję baterię, to napiszę posta na grupkę. I może jacyś Polacy już są tutaj, więc się zintegrujemy, zobaczymy jak oni sobie radzą, może mają jakieś protipy. W internecie na pewno jak już tutaj co roku jak te stopowicze przybywają, to na pewno jest poradnik o Las Palmas. Tak samo jak jest poradnik o Gibraltarze. A w poradniku o Gibraltarze jest wszystko, co potrzeba dla cebuli, czyli dla nas. Także myślę, że wszystko co potrzeba dla cebuli, czyli dla mnie teraz, o Las Palmas będzie w internecie, na jakimś blogu. Mogę się założyć nawet, że tak będzie. Najadłem się. W ogóle zobaczcie, tutaj fajna rzecz. Tu jest jakieś takie trybuny tam były. Tu były trybuny.
Widzicie? Zrobili z jakiegoś stadionu jakiś taki, nie wiem, park. Postawili tam, może sobie usiąść, piknik czy coś takiego. Generalnie pomysłowo zrobione. Ciekawi mnie, co tutaj właściwie było. Kupiłem sobie piwsko i byłem w paru hostelach, ale za drogo. Więc idę jeszcze do jednego. Nie wiem gdzie, bo mi padła bateria, więc na ślepo idę. A jak nie wypali, to idę wypić to piwsko. Chyba nie musicie nawet zgadywać, które CV było moje. Bo, że tak się wyrażę, odjebałem najgorszą fuszerkę, jaką można było odjebać. Bez zdjęcia to CV jest w ogóle wygląda, no nie wiem, no najgorzej chyba na tle, ale myślę, że tym się też wyróżnia. Napisałem trochę o sobie. Mam nadzieję, że jakiś kapitan się odezwie, bo byłem przed chwilą pytać ludzi w porcie i po prostu nikt nie chce zabrać. Mówiłem, że wszyscy mają pełne, są full. Tak po to mówią. Zwłaszcza, że jutro odpływają jakieś regaty, które zmierzają do Capo Verde i na Karaiby. Więc myślę, że może to nie jest najlepszy pomysł, żeby teraz szukać, ale w każdym razie idę znowu tam.